Siemanko, dziar z tej strony. Witam z bardzo trudnego rejonu. Jesteśmy nad morzem, szukamy na plażach i tak szczerze bardzo mało jest. Tutaj hotspocik się trafił, już drugie 50 groszy i chyba 20 jeszcze miałem. I wcześniej była tylko jeszcze 10 groszówka. Może tu coś będzie. A tak to bieda. To już nasza druga plaża. Na poprzedniej w Pobierowie wyszło 4,80. Taka bieda, że tylko po 10 groszy znajduję. Jak już sygnał u mnie na cruiserze 25, to jak na aluminium. Także kopię tu większość sygnałów. Muzeum to jest? Nie, knajpa. Pijalnia piwa. Plenerowa, jak to nazwali. Jest pieniążek. 10 groszy było przed chwilą i 50. Niskie sygnały. Ktoś tu łazi, nie zbiera ich. No to tak drobnym, krok po kroczku coś się uzbiera u mnie. No Aniu, powiedz, jaki jest twój strzał życia na dzisiaj? Tandetny rynkowy kolczyk. Jaki farfocel. Tak, takie coś można na... Złote? Tak, no pewnie. O matko boska, jak ta kobieta musiała w tym wyglądać, jakby jej włosy w uszach wyrosły. To była Afrykanka. Afrykanka, dobra, nie segreguj. Nie wiem, no... To pójdzie na YouTube. Gratulations. Dzięki. Znajdka dnia, Jezus Mary. Ale pięknie. Dobra. Pokręcę się może jeszcze jednego. Dobra, bo widzę, że złapałaś motywację. Poszukiwania w Pobierowie skończyły się fiaskiem. Dwa razy przegrałem. Znaczy drugiego dnia znalazłem chyba złoty 80, ale złoty 70 z tego zgubiłem. I zostało mi tylko 10 groszy. Pojechaliśmy do Jura, to jest strasznie leje. Ania została w samochodzie, bo leje. I znalazłem 20 groszy i teraz złotówka wyszła. Idę w stronę Jastarni. Na razie tam byłem i tam 20 groszy gdzieś wyszło. Ale bieda. Ciężko powiedzieć, gdzie się tu ludzie układają, bo jest dosyć szeroko. Idę tam za mną. A tu wyłączam kamerkę, bo wyszła złotówka, ale przeleciałem wykrywaczem. I piątunia w jednym dołku. Jeszcze coś? Nie. Tu gdzieś? No ale piątka. Tu jest złotówka. Jeszcze coś tu piszczało. A jest drugi. Piątunia. To już mam ponad dyszkę. Coś tu jeszcze jest? No i co, nie opłaca się mieć? Nawet po sezonie. Jak na taką pogodę, to i tak jest super. Tu jest złotówka. I tutaj jest jeszcze jeden pieniądz. Dwójka. Może jeszcze coś? Nie. Świetnie. Koniec sierpnia. Ludzi już praktycznie nie ma na plażach, a jeszcze coś wychodzi.
sygnał. Chyba 50 groszy leży. Tam, żebym się wkurzył. Przed chwilą kopałem i prawie worek śmieci wylazł. No co ja mam z tym zrobić? A tu? A nie, 20 groszy. Jest dewo aluminiowe. Bozinka. Jeszcze może tu pogrzebie za łańcuszkiem, jak było to na łańcuszku. Co to jest? O Maryjo, bez grzechu poczęta. I groszóweczka sobie leży na górze. Ale powiem wam, nie daje sygnału praktycznie. To jest chyba ta nowsza. A tamte dawały takie 42. To jest 2017. Ja już dzisiaj znalazłem jedną. Już przy swoim wejściu. Numer 63. Miałem wracać, a to jeszcze se kopnę. I pa. Piątunia. Jak ta lala. 2009 rok. U kogoś długo musiała leżeć w portfelu. Bo na plaży niezbyt długo. No to ja tu jeszcze chodzę. Piątka wpadła. Jaki utarg z dziś? Chyba najlepszy, jaki do tej pory był. Parę śmieci. Nie zbierałem wszystkich, bo się nie dało. Ale jak z pieniędzy, to mam 3 piątki przecież. 2 razy po 6 zł z jednego dołka. 15, 16, 17, 18, 20, 60, 80, 97. 20, 97 i medalik. Ja na tych dwóch plażach w Pobierowie i w Dziwnówku nie nazbierałem nawet połowy z tego, nawet ćwierci, nawet ułamka. Bardzo fajnie wyszło, ponad 20 zł, jeszcze tam z poprzednich wypadów troszeczkę. Szału nie ma, ale jest okej. O, tu mam iść. Moja droga. No dobra, ja się będę z wami żegnał, bo muszę z nawigacją wracać do samochodu. Jestem w jakimś lesie. I nie do końca wiem, czy idę dobrze. Tak mi się wydaje, ale... Kto wie. Więc trzymajcie się cieplutko. Ja życzę wam miłego dnia. Zostawcie jakiś ślad po sobie. I do usłyszenia. Cześć. Ale czad.